bardzo. Hej, patrz, wentylacja, to nasze wyjście. Świetnie, wystarczy się wspiąć. Jasne, dam radę, nie potrzebuję pomocy. Ja trzymam zapalniczkę. Tylko się nie przemęcz. No to w górę. No już. No trochę tu ciasno, nie? I pełno kurzu. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Ma scienze, portali. Sciacqua tu dei piatti. Tanto non capirebbe la differenza. Sbrigati però. Sai che a questa gente non piace aspettare. Sale, prendi una bottiglia da 3 euro e andiamo. Di continui, ok? Nareszcie. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Świeże powietrze, w końcu. Zobacz tam. Widzisz budynek z wieżą radiową? Chodzi ci o wieżę komórkową? Co? Nieważne. Tam jest sterownia. Tak, masz rację. Trzeba jakoś minąć tę bramę. Sam, tutaj. Podsadzę cię. Dobra. No to w górę. Dobrze, że się nie roztyłeś. Sally, wyszliśmy z piwnicy i idziemy do sterowni elektrycznej. Jak sytuacja? Sally, jesteś? Pewnie w tym miejscu jest słaby zasięg. Mam nadzieję, że sobie radzi.
Bingo. Znalazłem kuchnię. No i oczywiście zamknięte. Sam, zobacz. Może jej użyjemy, znajdziemy okno i wejdziemy do kuchni. Dobry pomysł. Podsadzę cię, a ty się zajmij drabiną. W porządku? Czekaj, czekaj, czekaj. Buonasera. Ma che sta facendo? Nie tak brutalnie, Sam. Oj tam. Ocknie się bez gaci z bólem głowy. Nie on pierwszy, co nie? Tak. No, mam już swojego. Teraz ty. Dobra. Okej, chodźmy odciąć ten prąd. Sam w porządku? Tak. Spodnie są trochę ciasne. A co zrobisz? Takie się teraz nosi. Jak w nie wejdę, będę gadał falsetem. A, wizyta w ojczyźnie opery zobowiązuje. Dobra, wracam do kalbalowej membrany. Sam, zgłoś się. Sam? Sally? Świetnie. Jeśli mnie słyszycie, jestem już prawie przy bezpiecznikach. Wkrótce tam dotrę.
Okej, to jak jazda na rowerze. Kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Uszło ci to na sucho? Ale skądże? Na miesiąc pozbawiono nas wolności. A co się stało z koniem? Na szczęście mieliśmy dużo marchwi. To ktoś znajomy? Nie. Tylko mi się zdawało. A kiedy wreszcie poznam twojego wspólnika? Drake'a? Właściwie to eks-wspólnika. Od jakiegoś czasu pracuję sam. Drake'a nie mam. O, ale żyje, tak? O, tak. Odszedł z branży. Z tego, co wiem, ustatkował się i ożenił. To zupełnie jakby nie żył, prawda? Victor Sullivan, jak się miewasz? Rafe. Ile to już lat, co? 12? 10? 15. Niezwykłe. Popatrz, minęło już tyle lat, a my nadal bijemy się o graty nieboszczyków, co? Czyżby? Myślałem, że prowadzisz firmę rodziców. To teraz mój biznes. I tak, tym się zajmuję. Lukratywna posadka. Założę się, że mógłbyś wykupić wszystko, co dziś wystawili. Oczywiście. Ale po co miałbym to robić? Ostatnio szukam tylko i wyłącznie samych perełek. Może doradzisz mi, co mam gdzieś wybrać? Jasne. I potem się licytować. Ale tak między nami zauważyłem, że zmienili kolejność. Myślę, że chyba ktoś próbuje ustawić tę aukcję. Pamiętaj, gdzie jesteśmy. Ci ludzie nie wzbogacili się uczciwie. Dlatego w miejscu takim jak to opłaca się mieć ze sobą wsparcie. No cóż, nie wiem, czy wiesz, ale pracujesz dla Amerykanina. Nie dla. Jesteśmy wspólnikami. Ach tak. Dobra nazwa spara. Za chwilę przystępujemy do kolejnej licytacji. Inkrustowany drewniany krucyfiks z Trotty State. Tak. To zostawiam was samych. Bawcie się dobrze, dzieciaki. Zaczekaj, Zoli. Jak się dowiedziałeś, co? O czym? Co dokładnie masz na myśli, Rafe? Nadine, twój wspólnik chyba wypił za dużo krwawej meli. Przestań mi tu pieprzyć, dziadego. Nie mam pojęcia, jak żeś się tu wkręcił, ale jak zobaczę, że licytujesz krzyż Avery'ego, to zapewniam, że wyniosą cię stąd w plastikowym worku. Rafe! No. Grunt, że się rozumiemy. Miło było was spotkać. Nate. Nate.
diabła młody, gdzie ty jesteś? Okej, rozdzielnia. Dam radę. Boże, czemu ja się do tego zgłosiłem? Sì, non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettri, giusto. Rossi, puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? No, nareszcie. Dobra, to gdzie są bezpieczniki? Sam, Sally, słyszycie? Gdzie ty się do diabła podziewasz? Dotarłem. Miałem kilka przygód, ale... Jak chcesz wyłączać prąd, lepiej zrób to teraz. Potrzebuję jeszcze chwili, żeby się dostać do panelu. Nie mamy tyle czasu, Rafe. Zaraz stąd wyjdzie z twoim krzyżem. Czekaj, co? Z Rafe? Rafe tu jest? Tak, jest. I w tej chwili jego oferta jest najwyższa. No to go przebij. Niby czym? Nie mam takiej forsy. Sali, kradniemy go, pamiętasz? O, jak przejrzy mój blef? Nie przejrzy. 90 tysięcy. Czy są inne oferty? Panowie, jak nie zgarniemy tego krzyża, to już jestem trupem. Tak. A jak ja wygram aukcję, zginiemy wszyscy. Sali, nie wiem, musisz jakoś grać na zwłokę. Skoro nie ma więcej ofert... Zaufaj mi. Po raz pierwszy... Po raz drugi... Ach, szanić. Ben, aktualna oferta 100 tysięcy euro. Grazie. Czy ktoś zaoferuje więcej? Kolejna oferta to 110 tysięcy euro. No dobra, idę na całość. Mamy teraz... Nie martw się. Zaraz stąd pryskamy. Mam nadzieję. Okej. Muszę rozwalić zamek. Cena osiągnęła już 130 tysięcy. Mamy 140. Pusto. Cholera. Tym sposobem podbija pan cenę do 150. Muszę coś znaleźć. Szlakby to. No to zaraz tu zejdę na zawał. Cena wynosi jeszcze 160 tysięcy euro. Tak. Signore oferuje
kosztuje 170 tysięcy. Bieżąca oferta 180 tysięcy euro. Jest! Cena wynosi 190 tysięcy. Jestem przy włączniku. Gotowi? Bardziej już nie będę. Wiktor? Sekundkę. Pańska oferta podnosi cenę do 200 tysięcy. 500 tysięcy i na tym skończymy. Dziękuję. Najwyższa oferta to 500 tysięcy euro. Czy przebija pan ponownie? Zacząłem się martwić, Wiktorze, że muszę cię zabić. Dobra, popsujmy gnojowi humor. Czy ktoś jeszcze? Po raz pierwszy? Po raz drugi? I sprzedane za 500 tysięcy euro. Szanowni państwo, proszę o spokój. Za chwilę przywrócimy zasilanie. Nie ma go! Baraty tu tylu sitem! Wysuwamy pana Ruszyn! Z drogi! Zatrzymać go! Ej! Zatrzymajcie go! Fermo! Co ty robisz? Dajesz mu uciec! Rozumiesz? Z Parisi. Okej. Okay. Sam, powiedz, że masz krzyż. Pan święty Dyzma jest ze mną. Chcesz się przywitać? Chyba wetknęliśmy kawałek pełno ochrony. Hej, Wiktor, jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie na frontowy podjazd. Idźcie za reflektorami. Przyprowadzę samochód.